Dzień dobry, moi mili. Tak jak powiedziałam, zapowiedziałam, uda mi się zrobić to nagranie teraz w sobotę. Co prawda byłam padnięta i planowałam to przełożyć już na jutro, ze względu na porządki po remoncie. Wczoraj z Basią urzędowałyśmy do późna. Pokażę Wam tam z tyłu, taka piękna fontanna jest w parku oczywiście, tym koło mnie. Zobaczcie, jeszcze posyłam Wam trochę lata. Usiądę na ławce zaraz, troszeczkę tak odkręcimy się razem. Zobaczcie, tu jeszcze piękna rabata kwiatów. Słońce chyli się ku zachodowi. O, zobaczcie tutaj, jak wygląda. Piękne niebo, może mi się uda Wam pokazać, jeszcze będzie coś widać. Zobaczcie. Oj, za słabo. O, teraz. Piękne niebo zachodzącego słońca. Ja siadam na ławce i troszeczkę Wam opowiem. O, i tu widzicie w tle mamy piękne kwiaty. O, zobaczcie. Piękne. Może zbliżenie zrobię. Ha, nie da się. No to nic. To może zaczynamy, dobrze? Tak jak w poście zaznaczyłam, miałam remont, wymianę pionów wszystkich praktycznie. W poście też napisałam, że zawsze wszystko działa na moją czy naszą korzyść. I słuchajcie, przed wymianą pionów miałam bardzo ciężki dostęp do wodomierza w łazience i do zaworu. I tak naprawdę ten remont był łazienki 9 lat temu. I kwestia zamknięcia zaworu, zajmował się tym mój mąż. Ja już miałam z tym poważny problem, a że wszystko działa na moją korzyść, więc słuchajcie, tak się wszystko ułożyło, że panowie, oczywiście te połączenia, które dochodziły, też musieli wymienić, czyli zlikwidować kratkę ściekową, która u mnie była tak naprawdę pod kafelkami. I tak poprowadzili ten wodomierz i zawór. Nawet pan się mnie zapytał, jakby mi pasowało, że ja mam bardzo łatwy dostęp do tego. Więc słuchajcie, no największy armagedon tak naprawdę w łazience, bo w kuchni z kolei mieli taki dostęp fajny do rur za meblami, że nie było tak naprawdę większego problemu. Ja tam nawet nie muszę tych rur malować, nic, ich po prostu nie widać. Ale jak to bywa, jak coś się dzieje w kuchni, w jakimkolwiek pomieszczeniu, trzeba wszystko wynieść. Słuchajcie, wszystko trzeba wynieść. Poczekajcie sobie, bo mnie ręka boli. Trzeba wszystko wynieść i tak naprawdę całe mieszkanie zakurzone, trzeba posprzątać powoli wszystko. Basia już część porządków w kuchni zrobiła. Teraz robię je ja, wrócę do domu i będzie ciąg dalszy nastąpi. Ale słuchajcie, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Na przykład przy zlewozmywaku zepsuł mi się znowu przy drzwiczkach od szafki pod zlewozmywakiem. Zepsuł mi się zawias. No i co panowie zrobili? Oczywiście mi go naprawili. Ja jeszcze powiedziałam, żeby się nie przejmowali, że mój brat, jak będzie miał czas, to się tym zajmie. Na razie mu takimi pierdołami głowy nie zawracam. Ale słuchajcie, powoli do przodu. I teraz tak. Jedna z dziewczyn na Messengerze zadała mi takie pytania. Ja sobie tutaj je zanotowałam. Aha, chodziło o Esterze, o wygląd zewnętrzny, jak to wyglądało, jak byłam w sekcie, jak sytuacja wyglądała z moim ubiorem, z moimi pasjami. I tak, słuchajcie, niedawno spotkałam taką panią przy Mikołowskiej, która mi powiedziała, ona wie, że wyszłam, że mnie tam już nie ma, wie, że to jest psychomanipulacja, popiera to wszystko, co mówię. I ona do mnie mówi w pewnym momencie, no ale nawet będąc pani tam, miała pani swój styl, jej się zawsze podobałam.
Starałam się na kolorowo, wiecie co, w kolory ja weszłam w 13 roku, w 2013 roku i pamiętam taką sytuację, kiedy zaczęłam już wprowadzać do garderoby więcej kolorów i pewnego dnia na zebraniu miałam taką amarantową spódnicę i nie wiem teraz czerwoną czy turkusową bluzkę, mniejsza z tym. I takie korale z filcu, kuleczki filcowe, takie kolory tęczy. I stałam z jedną ze starszych ze zboru, żoną starszego w grupce. No i oczywiście jej syn w niedługim czasie miał się żenić. I my z Darkiem też mieliśmy zaproszenie na ten ślub i wesele i przyjęcie. I w pewnym momencie, dla mnie to był szok, ja to mówię, słuchajcie, całą prawdę, to co się działo u mnie, w moim życiu. I ja od niej usłyszałam coś takiego, ale ty taka kolorowa nie przyjdziesz. I wiecie co, człowiek był głupi, bo tak naprawdę nie jesteś sobą, jak dbasz o opinię, jaką opinię mają inni o tobie. I tak naprawdę jesteś więźniem tych ludzi. I będąc w sekcie, wszyscy ci, którzy tam są, są więźniami tych ludzi. Więźniami, bo nie są sobą, nie mogą realizować, mieć, wiecie, swojego spojrzenia na własny wygląd. Ja na przykład, zanim zostałam świadkiem, to ja nosiłam też dużo bransoletek i ja sobie sama je robiłam. Ja później jak weszłam już do organizacji, to już było niestosowne, bo to było swego rodzaju burżujstwo. No i wiecie, żeby tak nie, jak to oni mówią, nie radzić swoim wyglądem, coś w tym rodzaju, zobaczcie, tu i tak mam mniej, bo mam taką grubszą bluzkę i po prostu nie mogę za dużo włożyć, bo będzie mi niewygodnie na rękach, w nadgarstkach. No to tak to wyglądało, więc jeśli chodzi o biżuterię na przykład, nosiłam jej mniej. Kilka tylko takich cienkich bransoletek albo jedną grubszą, jakąś cieniutką do tego i tyle. I tak naprawdę mi tego brakowało, bo ja jak oglądałam też Beatę Pawlikowską i ona ma takie przylegające bardziej na gumkach koralikowe i ja wiedziałam, że ja nie mogę tego, ja nie mogę tak tyle bransoletek założyć, ale jakoś człowiek to przeżył. Także trzeba było zachować swego rodzaju umiar. No jeśli chodzi o elegancję, no to zachowujemy swego rodzaju umiar, ale styl boho, który ja preferuję, takie może bardziej boho eleganckie, to wszystko zależy od sytuacji pory roku, tej biżuterii też jak gdyby intuicyjnie ją łączę, ale i jeśli chodzi o moje pasje, ja w 13 roku, czy w 12, zainteresowałam się biżuterią sutaż. Ja na wcześniejszych nagraniach, w wcześniejszym nagraniu, którymś o tym mówię. Teraz mam już kilka lat przerwy, ale myślę, że do tego wrócę, bo mam sznureczki, mam koraliki, mam naturalne kamienie też, więc może się uda też to wykorzystać w niedługim czasie. Tak myślę, pora taka się robi chłodna, więc więcej człowiek będzie siedział w domu. No ale malowanie. Aha, i teraz tak wracając do malowania, bo tak, ja mówiłam, że realizowałam się poprzez szycie, przerabianie rzeczy, ciuchów dla dzieci, dla siebie, nawet jak w second handach, lubię po second handach chodzić, są takie, gdzie też są nowe rzeczy z metkami, więc też lubię tam zaglądać i często tam chodzę. Galeria, szczerze mówiąc, mnie denerwuje. Jak rzeczywiście coś mi wpadnie w oko, to ja to kupię, ale to musi rzeczywiście mnie bardzo mocno zaintrygować.
I tak wracając do tematu teraz malowania, bo tak, o szyciu powiedziałam, więc nawet jak coś kupię, to jestem w stanie wtedy przerobić, przekombinować coś, żeby pasowało, nawet jak coś jest za duże. I no, jakiś czas temu kupiłam sobie taką spódnicę na pół uda ze sztucznej skórki, żmijkę. Przechodzą takie pomarańczowe zygzaki. Ja kupiłam ją z premedytacją, była za szeroka i ją zwyrałam i zwężałam ją. A teraz jeśli chodzi o malowanie, podczas kiedy byłam w sekcie, ja nie malowałam. Ja jak dzieci były, trójka dzieci, jeszcze Łukasza nie było na świecie, była trójka małych dzieci, ja rysowałam ołówkiem ich portrety i one długi czas wisiały w pokoju. Co prawda, szczerze mówiąc, nie byłam z nich zbyt zadowolona, a to dlatego, że chciałam je szybko skończyć. Później po paru latach, po iluś tam latach, kiedy Łukasz się pojawił na świecie, planowałam domalować jego, dorysować, ale oczywiście sprawy duchowe najważniejsze. Armagedon się zbliża, koniec końca, końcowego dnia, dni ostatnich. I słuchajcie, odpuściłam. Nawet pamiętam, miałam taki pewny... widzicie, ja zamieszczę w jednym z postów kolejnych, może dzisiaj, mam zdjęcie w galerii ściany dmuchawców, które malowałam, jak był remont sali Królestwa Zboru, do którego należałam już kupę lat temu. Malowałam dmuchawce na naszej sali, przeforsowałam ten projekt, a na drugiej to było właśnie też, też się realizowałam, oczywiście nieodpłatnie, słuchajcie, to wszystko było w wolontariacie. Ja myślałam, pytałam się ich, czy, bo w drugiej sali, tam gdzie na przykład zbór Ligota miał zebrania, wtedy były jeszcze dwie, to tam malowałam drzewo magnolii. I jak gdyby taki zachód słońca, tam była taka płyta okrągła, więc to wszystko trzeba było, udało się wkomponować pięknie. I ja pytałam się, czy to będzie z szablonu. Oni powiedzieli, że jakby było z szablonu, to każdy mógłby to zrobić, chociaż uważam, że też nie każdy, bo też w pewnym sensie trzeba by mieć dryg do tego, żeby wiedzieć, jak to zrobić, bo trzeba to też umieć zrobić. Nie może być farba za rzadka, za gęsta. I słuchajcie, no ja to malowałam wszystko odręcznie, nanosiłam na ścianę. Drzewo było długie, bo było, nie wiem, czy ono nie miało ponad 3 metrów w tej drugiej sali. Dmuchawce też były duże. Jeszcze udało mi się, wiecie co, ja spędziłam tydzień czasu na sali, malując od rana do późnego wieczora. I tak, wiecie co, teraz sobie przypomniałam, nikt nawet nie pomyślał w tym czasie z osób, które wiedziały, że ja tam jestem, żeby na przykład przywieźć Bożence obiad. Nie, ja po prostu przyjeżdżałam, Darek wtedy wziął chyba urlop, bo był z Łukaszem w domu. Chyba z Łukaszem był w domu, a ja malowałam cały tydzień mi zszedł od rana do wieczora. Jednego razu jak przyjechałam, to był, nie wiem, czy grudzień, styczeń, było bardzo zimno. Jak zajechałam, gospodarz sali nie włączył ogrzewania, także trochę potrzeba było też czasu, żeby się zagrzać. Ale wiecie, jak człowiek tak realizuje, bo to była moja pasja, więc dla mnie to była przyjemność poświęcić czas na to. To były takie moje malunki i ten jeden Wam zamieszczę w poście. Wam zamieszczę, tego drugiego zdjęcia nie mam. Może kiedyś, jak gdzieś go odkopę, gdzieś się znajdzie w chmurze. I tak, i ja swego czasu chciałam zacząć malować i nawet do Darka mówiłam, mówię, słuchaj, mówię, bym sztalugę sobie kupiła, bo tak mi coś już tak, wiecie, nie, słuchaj, no może jeszcze poczekaj trochę, bo słuchajcie, nieduże mieszkanie, dzieciaki, więc to było trochę problematyczne. No i tak odpuściłam, ale po jego śmierci, w lutym chyba, kupiłam sobie sztalugę i zaczęłam coś malować, tylko jakoś mi nie szło, nie miałam weny, wzięłam się za takie tulipany, one dalej stoją, nie wiem, czy to przemaluję, czy je po prostu zmienię, odmienię, ale taki prawdziwy boom na malowanie dały mi warsztaty i mnie się wydaje, że też
kwestia tego, że opuściłam sektę, uwolniłam swoją duszę. Wieku, jakie te włosy mam teraz w tym świetle, słuchajcie, one nie są takie w rzeczywistości, jak chyba na nagraniu będą, bo na nagraniu są amarantowe, a one bardziej się troszkę zlewają z moją pomarańczową bluzką. Też troszeczkę wyblakła na nagraniu będzie, myślę. Ale wszystko ma swój urok. Zawsze wszystko działa na naszą korzyść. I tak, to nie wiem, czy wszystko wyczerpałam. Poczekajcie, bo ja tutaj muszę jeszcze zerknąć na moje podpowiedzi. Aha, kwestia włosów też jeszcze, bo prosiła mnie dziewczyna też, jeśli chodzi o moją fryzurę. A może mi się uda w jakimś też poście, może w tym, zamieścić jedno ze zdjęć, jak wyglądałam kiedyś w krótkich włosach i rudych, kiedy byłam w organizacji, w sekcie. Może mi się uda to zrobić. Znajdę jakieś, nie może, tylko mi się uda. Myślę, że jakieś zamieszczę, zobaczycie. Jest kolosalna różnica, jeśli chodzi o wygląd, bo były włosy krótkie i rude. Oczywiście ja sobie je modelowałam, układałam na wałki, na szczotkę do włosów, ale ja długi czas później chodziłam w turbanie, nie pokazywałam kosmyka włosów, bo ja je zapuszczałam. Także chodziłam w turbanie, nikt nie miał odwagi chyba mnie się wprost zapytać, dlaczego to robię. Tutaj pani sobie spaceruje. I słuchajcie, i boom na włosy mi przyszedł. Ja już na jednym z ostatnich, w końcowym okresie, kiedy byłam w sekcie, pokazałam swoje włosy, oczywiście rude, miałam upięte je w taki mały koczek, ale planowałam zrobić dekoloryzację, w ogóle odejść od rudości, zmienić całkowicie kolor. Zastanawiałam się jeszcze jak i kiedyś przyjechał mój syn z synową, no ja im pokazałam takie zdjęcia, jakie znalazłam, czyli od dołu włosy były takie, słuchajcie, ciemny kasztan i przechodziły naturalne siwy w platynę. Ja im pokazałam, mówię, o, że najfajniejszy to byłby ten, ale on jest zbyt taki ekstrawagancki, tak mi powiedzieli, ale ja byłam gotowa, słuchajcie, normalnie mnie kręciło to zrobić, kręciło, no ale wiecie, żeby budować innych, nie rujnować, więc ja wtedy pojechałam, wypuściłam się do fryzjera i zrobiłam włosy. Dolne końcówki były w kolorze karmelu i tutaj platyna poszła. Platyna. I to miałam bodajże do maja, a w maju, ale to już było po wyjściu z sekty, bo ja 3 kwietnia napisałam list, a w marcu farbowałam włosy i w maju byłam ponownie u fryzjera. I na dole wtedy miałam zrobiony taki nie bardzo ciemny kasztan, ale powiedzmy taki jaśniejszy kasztan, pasemka czerwone pasemka i brązowe, no i oczywiście moja naturalna platyna, bo ja mam naturalną platynę, słuchajcie, ktoś myślał, że ja się tak farbuję, ale to jest moja naturalna platyna, na tyle nie trzeba fruwać po fryzjerach i robić odrostów, bo tak naprawdę w rudościach to mnie te odrosty już bardzo denerwowały, które trzeba byłoby, powiedzmy, co niecałe 3 tygodnie włosy farbować. Bo to było takie, słuchajcie, no bardzo, bardzo nieładne. Nieestetyczne może. I tyle. Myślę, że Esterko, wyczerpałam temat, a jak coś, to na Messengerze się zgadamy i coś jeszcze opowiem. To tak w skrócie, no, co ja mogę jeszcze więcej powiedzieć? Słuchajcie, mamy, już niedługo zbliża się 20 minut, robi się ciemno. Słuchajcie, światła się palą, już pokażę wam tutaj. Może, widać światełka, jakiś hałas.
powoli będę kończyć. Drugie nagranie może zrobię jutro. Myślę, że zrobię jutro. Tak zadość, żeby było zadość nagraniom. Bo mam też koncepcję na kolejne nagranie. Już robię się ze względu na porę dnia, zaczynam robić się niewyraźna, ale myślę, że mnie zrozumiecie. Tam w dali tramwaj za mną jedzie. Wszystkiego dobrego Wam życzę, szczęśliwego popołudnia, wieczoru, nocy albo poranka. I wszystkiego dobrego i do, słuchajcie kochani, do jutra. Jutro zrobię, puszczę kolejne nagranie. Postaram się to zrobić. Miłego wieczoru. Pa, pa.